No dobra, trzeba jeszcze jeden obejrzeć, macie rację. Bo ten typek mnie z miniatury przekonał. Dobra, na razie to. Dziękuję bardzo. Ja pierdzielę. No nie mogę! Ty, widzu, w dupę! Wczoraj dałeś 50 giftsów i dzisiaj znowu! Dziękuję bardzo. To jest to. Oglądany w ponad 50 krajach. Dobra, cicho. Sobie tajemnicę. Press to prawda. Prawda. Czy warto za nią aż tyle płacić? Przecież u nas w jeden moment można otrzymać za prawdę ćwierć miliona złotych. Zobaczmy, kto dziś będzie próbował tego dowodzić. No, 480p, ładnie. Mirosław Zasępa ma 44 lata. W przeszłości był milicjantem. Pracował także jako milicjant! Komu? Obecnie jest doradcą finansowym. Dupę ZOMO! Małżeństwa ma troje dzieci. Ze swoją partnerką wychowuje syna Adasia. Co tu robisz? Zadaliśmy ponad 100 pytań dotyczących jego życia, a jego odpowiedzi zostały sprawdzone przy pomocy wykrywacza kłamstw. Analiza zapisu wykrywacza kłamstw rejestrującego reakcję organizmu pozwoliła stwierdzić, kiedy odpowiadał zgodnie z prawdą, a kiedy kłamał. Do programu wybraliśmy z nich 21. Przed nami Mirosław Zasępa. Dzięki Just Loser za dwa słówki w takim razie. Dwa gifty. Pytanie pierwsze, ilu ludzi spałował w tym tygodniu? Może być. Wygląda na to, że w ogóle nie odczuwasz stresu, czy tak jest? Kurczę, sorry. Znaczy może troszeczkę, ale nie aż tak do końca. 44 lata ma tylko. Wygląda starzej, nie? Czy teraz jak wszedłeś do studia? Znam ten ból. W zasadzie, szczerze mówiąc, może tamta. Czy jesteś człowiekiem prawdomównym? Tak. Czy uważasz, jeśli będziesz Pierwsze pytanie, czy uważasz, że praca czyni wolnym? Chłopie! Nie powiadam mogę. Szczerze, możesz wygrać 250 tysięcy złotych. Przypomnę, rzecz. Program składa się z 6 etapów. W każdym etapie odpowiadasz na coraz mniejszą liczbę pytań. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stawka rośnie, ale skala trudności również. Pytania są coraz trudniejsze. Sorry, i coraz Giercak, trudniej ale będzie to na nie odpowiadać. Oczywiście weekend też masz robotę, czy nie? Warunek jest jeden, że wycofujesz się wtedy przed zadaniem, a ja nadal będę. Pytania. Razem z tobą w studiu są twoi bliscy. Przed chwilą poznajmy się. Agnieszka partnerka Mirosława. Ile ma lat? Wychowujecie wspólnie dziecko, wspólne tak. dziecko. Jak długo jesteście ze sobą? No już będzie ponad 8 lat. Bardzo proszę, następna osoba. 38 ma? Maria Skrzypa, mama Agnieszki. To jest ta wróżka ze Szreka. Babcia, tak? Co jest? Dla Adasia, tak. Mhm. Andrzej Kapral, jestem kolegą Mirka. Skąd się znacie, jak długo? Znamy się od znamy się 20 z ZSRR. Lat. Z pracy, ze szkoły? Co? Tak, z pracy oczywiście. Z pracy. Z pracy. Mhm. I jeszcze jedna osoba. Małgorzata Kapral. Nie interesuje mnie mogę, za moc. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzłotnić. Kapral z pracy. Skwer dał na Goliborde 5 zł. Zerknij jak możesz to z okazji Dnia Babci. Kiedy jest Dzień Babci? Dziękuję bardzo, zaraz zerknę po tym. Czyli żona przyjaciela. Z żoną Andrzeja, przyjaciółką Mirka. Jutro Dzień Babci! Mhm. Wiecie o tym, że możecie się dowiedzieć w tym programie nice. Rzeczy... No, takich, o których niekoniecznie chcielibyście wiedzieć. Czy jesteście gotowi wspierać waszego przyjaciela, partnera? Nie, że tak. Kim jest ta ostatnia baba, bo nie słyszałem? Jeśli zdarzyłoby się tak, koleżanka? Nie chcielibyście usłyszeć odpowiedzi na którekolwiek z pytań, po zadaniu przeze mnie tego pytania, możecie użyć tego przycisku. Sprawdźmy, kuchanka? Jak to działa. Może poproszę tak cię, ja żebyś przycisnął. Tak jest. W tym momencie nie ma odpowiedzi, ja zmieniam pytanie i wcale nie gwarantuję, kuchanka, że następne Heizera pytanie będzie łatwiejsze. Przyszła dla jajse. Jesteś gotów? Jestem gotowy. Zacznijmy od twojej pracy. Czy w latach 80. połowałeś ludzi? Taka tak? praca. Tak. Przez ile lat? W sumie ponad 10 lat jako strażnik więzienny.
Czy zawsze udawało ci się przestrzegać tych zasad, regulaminów, tego wszystkiego, co obowiązywało w twojej pracy? Tak. Pytanie pierwsze. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się przeszmuglować coś do więzienia? Co? Czy swoją Ej! Przestań spoilerować. Przeszmuglować coś do więzienia. Jak nie. Okej. Ta odpowiedź to... Bez sensu. Jak oglądałem Skazanie na Shawshank, to tam ciągle tak robili. W Polsce niby tacy są... A była taka pokusa? Były takie propozycje? Prawi? Myślę, że propozycje były i to dość często się zdarzało, że po prostu gdzieś na zewnątrz ludzie chcieli coś tam przekazać i tak dalej, ale absolutnie się na to nie zgadzałem, ponieważ no, można było przez to stracić pracę, a poza tym i w oczach przełożonych można było dużo stracić. Może można było zyskać sporo pieniędzy. Znaczy nie jest to ale takie pytanie jakby było. O, to ważna deklaracja. Dobrze, pierwszy krok w kierunku 250 tysięcy złotych masz za sobą. Jako człowiek chodzący w mundurze nosiłeś przy sobie broń. Tak. Drugie pytanie. Dziękuję bardzo. Hello man. Hello moon? Dziękuję bardzo. Za 4 miesiące. Czy kiedykolwiek ładnie posiadałeś broń, na którą nie miałeś pozwolenia? Bez przesady, to w Polsce. Żeby policjanty, to łuki takie mówisz. Tak. CO?! CZEMU?! Ta odpowiedź to... CO?! Prawda. Ciekawe jaką? Uśmiechnąłeś się. Proce? Tak troszeczkę... Obawiałem się tego pytania, no bo to troszkę było niezgodne właśnie z przepisami, no ale taką broń znalazłem i no i miałem. To nawet bardzo niezgodne. Tak. Co z tą bronią się stało? Mogę o to zapytać? No, została później odebrana, przekazana na policję po prostu i została zniszczona z tego, co wiem. Miałeś tego tytułu jakiś problem? Tak, oczywiście. Żałujesz? No trochę żałuję. Przejdźmy w takim razie do spraw niezwiązanych z twoją pracą zawodową. No jak? Nie idzie o połowanie ludzi? Powiedz mi, jak to jest w waszym związku z Agnieszką? Kto jest głową rodziny? No bo raczej nie ma podziału, kto jest szefem, kto nie. Staramy się wspólnie prowadzić. A, teraz się dowiemy, czy nie ma podziału, nie? Teściowa kręci głową z niedowierzaniem? A skąd? Potwierdza to wszystko, tak? Tak. Pytanie trzecie. Czy odstąpiłbyś swoją obecną partnerkę na jedną noc, wiedząc, że za uzyskaną kwotę możesz spłacić swoje długi? Co? Jak to pytanie powstało do tego, co oni przed chwilą gadali? Jak to możliwe, w dupę? Nie. O, jak tu odpadnie, to trochę słabo. Odpowiedź to... Prawda. Obawiałaś się odpowiedzi na to pytanie? Nie. Nie? Byłaś pewna? Byłam. Nie korciło cię, żeby ten przycisk? Nie. Zapomniała pewnie. Gdyby było odwrotnie? Milion złotych i wypożyczamy Mirka na jedną noc? Nie. Milion złotych długu by mieli? No to skoro już jesteśmy przy waszych relacjach, od razu przejdę do następnego pytania. To jest w ogóle inne czasy, to jest w ogóle. Czy chciałbyś spędzić z Agnieszką resztę swojego życia? O kurde ty! To są najtańsze pytania. A jak to wyjdzie, że nie? Jak? Przecież to nie jest łatwe. Co jeżeli on to ukrywa? Tak. Na pewno tak. Ta odpowiedź to... Kłamstwo. Prawda. Kurde, wciłka. To bardzo ważna deklaracja. Nic tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Jestem Kamil 97, dał na Golibordę 10 zł. Dzięki Ryju za subskrypcję. Dobrze, że wróciłeś, Sparta. Pozdrawiam widzów.
No to było cięższe pytanie według mnie, bo wiesz, oni są starzy. Dziękuję bardzo za dyszkę, widzu. Dzięki, dzięki. Dobrze, że ty wróciłeś. Położyłeś w obecności nie tylko swoich najbliższych, nie tylko Agnieszki, ale paru milionów Siema, ludzi. Jolku. Znaczy, tą deklarację to już złożyłem kilka lat wcześniej Agnieszce. Pytanie piąte. Czy wierzysz, że można być z jedną partnerką seksualną do końca życia? O kurde. Jak wyjdzie, że nie wierzy? Ale nie, bo to jest też pytanie inne. To przecież zanim z nią był i tak dalej, wiecie o co chodzi? Chyba o to, tak? Nie. Ta odpowiedź to prawda. No to ja tu czegoś nie rozumiem. Gębę ma jakby, no Znaczy, nie wiem. biorę swoje Powiadaj. życie pod uwagę, że byłem z jedną partnerką, z którą wydawało się, że będę do końca życia. Tak mi się wydawało. Ale życie pokazało inaczej, więc trzeba znaleźć tą swoją prawdziwą połówkę, z którą wtedy dopiero się zostanie do końca życia, czyli to już jest druga kobieta. Ostatnie Ale pytanie wychodzi. pierwszego etapu. Pytanie szóste. Saved. Czy pamiętasz imiona wszystkich swoich partnerek seksualnych? Przypomina sobie. Nie, nie pamiętam. Ta odpowiedź to Wiecie, za czasów, jakich on był w domu. prawda. Dużo listów z imionami. Wiesz, kto, kogoś, na przykład mógł mieć jakąś typiarę za kilo cukru, albo nie, za 200, za 20 deko mięsa. Wiecie, on za czasów komuny był milicjantem. Sądzisz, dostaniesz po tym programie? Albo za 2 litry Myślę, że wody. chyba nie. Pierwszy Nie etap obu. jest za tobą, No wydałeś chłopie, 5 no tysięcy. były na kartki te rzeczy, to co ty mi gadasz? On na pewno miał dojścia. Skoro dla rządu robił. Było ciężko? No, jednak chyba tutaj jest ciężej niż na wajografie. Czy chcesz rozpocząć drugi etap? Tak, czy Reasumę. chcesz grać? Chcę Przegrasz dalej. No, Czy zobacz. jesteście zdziwieni, zaskoczeni odpowiedziami, które usłyszeliście? Agnieszkę najczęściej pytałem, to może przyjaciela zapytam. A co w tym programie Raczej nie jestem chodzi? zdziwiony. Znając Wirka. Czyli co, może być gorzej? O zabawę. Nie, gorzej już chyba nie. No jak gorzej nie? Skoro Agnieszka, te były byłaś zdziwiona najtańsze. odpowiedziami niektórymi? Nie. Dobrze. Pytanie siódme. Czy swoją największą fantazję seksualną spełniłeś ze swoją partnerką? Ale to jest jakieś są niesprecyzowane. Czy tą, czy Tak. inną? Ta odpowiedź to Z ręką. Rękę też można mieć pod uwagę. prawda. Nie będę pytał, ale gratuluję. Dziękuję. Dobrze, z Andrzejem może jeszcze trochę porozmawiamy. Powinno być z Czy Mirek aktualną, no jest lepsze dobrym by było, ale przyjacielem, to tanie kumplem? pytania. Wspaniałe, tak myślę. Znacie się jak łyse konie? No może nie jak łyse, ale... Nie, sorry. Bez obrazki. Tak, oczywiście, myślę, że Ale tak jest... na Kaiser, dobrej jak będzie w nazwie. tym Tak, udział, oczywiście, tak. Tak chłopie, można by powiedzieć. na najtańszych Pytanie pytaniach ósme. poległ. Czy za namową kolegów zrobiłeś komuś krzywdę, aby im zaimponować? Co? Jako policjant, to na pewno tak. Dawaj go Nie, spałujemy w bramie. nie było takiego, żebyś. Oj, chyba polegnie. Ta Ten już odpowiedź widzi. to... Koniec, nie? kłamstwo. Wyszło znowu w dupę. Ty, system się zmienił, ty się w dupę nie zmieniłeś. Nie znam szczegółów i myślę, że nie chciałbym ich poznać. No jak? Ja chcę. Dziękuję bardzo. Mów! Dziękuję. Zapraszam cię. Pewnie. Nie, widzowie.
Wyszło. Czy kiedykolwiek czułeś się w małżeństwie jak w więzieniu? Kurde. Ostra bomba się szykuje, lecimy. Uczestnika momentu prawdy. Joanna Łabęcka mieszka w Warszawie, gdzie prowadzi salon urody. Ma 37 lat i zawsze pragnęła zostać detektywem. Od 15 lat jest mężatką. Ma dwóch synów, 9-letniego Piotra i 7-letniego Łukasza. Przed programem fajne, może być, ja się śmieję, tylko spytać, jakie mogą być nic więcej, jak coś. Analiza zapisu wykrywacza kłamstw rejestrującego reakcję organizmu pozwoliła stwierdzić, kiedy odpowiadała zgodnie z prawdą. Nie wklejaj tej emotki, tej małpy, no nie mogę. Witamy w studiu. Nic się nie dzieje. Przestańcie być chamami, dupa. Bądź miły. Bądźcie mili. Przestań być chamem, dupa. Duży stres? Nie. Nerwy? Na razie w porządku. Jakie nadzieje wiążesz z tym programem? To nie nas to kino, ziomek. Czego oczekujesz? Że kilka osób dowie się o mnie prawdy. Chciałabyś, żeby tak było? No, myślę, że nie zawsze w cztery oczy można komuś powiedzieć, co się o kimś myśli, a w towarzystwie kilku osób... Tutaj będzie parę milionów par oczy. To trudniej? Nie mogę, opanujcie się. Nie myślę o tych milionach. Dobrze, zostawmy. Skoro mówimy o milionach, setkach tysięcy, do ja wygrania jest 250 tysięcy. Wiesz o tym? Tak. Tyle chciałabyś wygrać? Nie mogę, dupa. Ja ci powiem, jak to będzie wyglądać. Program składa się z 6 etapów. W pierwszym etapie odpowiadasz na 6 pytań. Jeśli powiesz prawdę, wygrywasz 5000 zł. Drugi etap... Yennefer z Wiedźmina z Netflixa? Ty rzeczywiście podobna. Potem jest 30, 75, 125 i 250 tysięcy. Za każdym razem o jedno pytanie mniej. Ale pytania będą trudniejsze. Możesz się wycofać. Możesz się wycofać w każdym momencie, ale przed zadaniem przeze mnie pytania. Nie mogę, za raperma wyłapę. Albo skłamiesz, nic nie wygrywasz. Te zasady są jasne. Tak. W studiu są twoi bliscy, rodzina, znajomi. Poznajmy ich. Artur, mąż Joanny. Jak długo jesteście małżeństwem? 15 lat. Anna. Ty jesteś... koleżanką Asi. Od jak dawna? Około 4 lat. To jest tris z Wiedźmina. Trzecia osoba. Jarek. A to jest jakiś czarodziej. Jak to kim pasuje? Obsada Wiedźmina w dupę. Jakby był w Polsce Wiedźmin, to oni by poszli do teleturnieju. Skąd się znacie? Znamy się z pracy. Znamy się już. Z 6 lat. Wesemir w dupę. Dojdziecie do wniosku, że nie chcielibyście usłyszeć odpowiedzi na któreś z pytań, jest przycisk. Ja wyjaśnię, jak to działa. A Heiser to kto w dupę? Jadła, czy jesteś gotowa rozpocząć pierwszą rundę? Tak. A zatem rozpoczynamy. To jest Wiedźmin Geralt. Siwy łeb, no. W tej rundzie usłyszysz 6 pytań. Czym się w tej chwili zajmujesz? Pracuję w salonie urody. Czyli jesteś kosmetyczką? Ona nie ma swojego? Salonu urody, nie no mam właśnie wykształcenia w tym kierunku. A, czyli jesteś szefową salonu. Tak? Tak można powiedzieć. A słyszałem, że skończyłaś szkołę dla detektywów. Czy to prawda? Tak. Dlaczego? Heiser to jaskier? Taki kaprys? Czy to jest to, co chciałabyś w życiu robić? Czy zawsze mnie to interesowało. Poniekąd... sama prowadziłam takie swoje prywatne śledztwo. Być może... Więc to było inspiracją. Być może również o to zapytamy. Teraz pierwsze pytanie. Czy widok mężczyzny w mundurze przyprawia cię o szybsze bicie serca? Na pewno. Jak coś przenosi przez miasto, przywozi. Tak. Nie, no to nie musi być jednoznaczne. Odpowiedź to... prawda. On też wygląda jakby... On wygląda jakby na pewno go przybrało przybicie serca. Zobacz. Widzisz to? Pewnie w spruszko. A, nieważne skąd. Lecimy dalej. Za mundurem panny sznurem? Tak. Żarcik. Jest w tym coś? Tak. Dla widza. Artur, ty nosisz mundur? Nie.
Czasem. Czasem? Tak. Ale co, na specjalne okazje wkładasz jakiś galowy? Bawię się w paintball. Aha, czyli jest to rodzaj paintballu. Artur lepiej wygląda w tym stroju paintballowym? Geralt. Wtedy jest bardziej męski. Czy znasz marzenia Joanny? Myślę, że niektóre tak. A te jej najważniejsze trzy, powiedzmy, marzenia? No dobrze, dwa. No, na pewno chciałaby zobaczyć Australię i chciałaby wykształcić dzieci. Pytanie drugie. Oj, chyba nie. Czy kiedykolwiek marzyłaś o tym, by zostać agentką tajnego wywiadu? Niezłe pytanie, naprawdę, niesamowite. Niezłe. Tak. Czy kiedykolwiek marzyłeś o tym, żeby dołączyć do Avengers? No nie mogę! Dziękuję bardzo, 25 miesięcy Energy Dragon. Ta odpowiedź to... Dziękuję ci bardzo za 2 lata i miesiąc. Dobrze liczę? Poradziłabyś sobie jako agentka? Nie wiem, czy bym sobie poradziła, ale chciałabym poznać ten zawód od podszewki i spróbować swoich sił. Takie pytanie, bo chciała zostać detektywem? Pytanie trzecie. Takie na przepchanie, czy nie? Czy kiedykolwiek śledziłaś swojego męża, szukając dowodów zdrady? Jest szpiegiem Nilfgaardu. Tak. Tak. Ta W11, Maciek Fridek, to... no. Ona oglądała, bo to w tamte czasy. Prawda. To było w ramach przygotowań do tych marzeń? Znaczy, to zainspirowało mnie właśnie do pójścia do szkoły dla detektywów. To co wyskakuje, Sadurka? Bo uznałam, że jestem niezła w tym. Jest dobra. Jest Partiatyk z Wikipedia. Ale co, nie zorientowałeś się, że nie. Chodzi za tobą? A to streamer? A to pokazywałem to... kiedyś, to jest stare. Ale nie ma napisany mojego niku, tylko wyskakuje definicja pato streamera, jak się wpisze Spartiatics. Zgadzam się z tym. Oczy. To przy okazji jesteś szczery. Jestem pato streamerem. Ja też jestem szczery, prawdę powiedziałem. Znacie się, jesteście małżeństwem już kilkanaście lat. Czym Joanna cię zauroczyła? Co zrobiło na tobie wrażenie? Ciekawe czy. Oczy. Tylko? Jest inteligentna, jest wytrwała. Tylko? Ważna. Tylko oczy. No jest ładna. O kurde. Pytanie czwarte. Nie no, widzowie, żarci. Czy uważasz, że twój mąż cię docenia? To jest żart, okej? Okay? Nie. Co? Ta odpowiedź to... Prawda boli, co? Prawda. Boli go, zoba. Sporo komplementów powiedziałeś, a mimo to... Joanna nie czuje się doceniona. To jest jej zdanie. No dlatego może w dupę się czuję taka. K-I-M-O-L zrobił wrażenie, jak spada z drzewa, to C-H-A-C-Z-Y o gałęzie. Kilol zrobił wrażenie, jak spada z drzewa? Ale co haczy o gałęzie? Dziękuję bardzo, biciki. Sporo komplementów powiedziałeś, a mimo to... Nos haczy, jak spada z drzewa? To jest jej zdanie. Ty uważasz inaczej? Uważam, że to jest nieprawda. Czuję, że jeszcze długo będą razem, a wy? Jeśli nie chcielibyście usłyszeć odpowiedzi na którekolwiek z pytań, wystarczy przycisnąć ten przycisk bezpieczeństwa. I wtedy nie będzie odpowiedzi, ja rezygnuję z tego pytania, w to miejsce wchodzi inne pytanie, jakie nie wiadomo, ale tego z całą pewnością nie będzie i nie będzie odpowiedzi na nie. Komentarze pod odcinkiem, serio ten typ jest z mafii? Czy uważasz, że jesteś seksowną kobietą? Tak. Ta odpowiedź to... Czemu piszecie, nie bądźcie mili? Kłamstwo? Prawda. Jakby tu powiedział kłamstwo, to... Sadgę dla niej by było. Jak to płaci. Jestem Żydem. Program zweryfikował.
Senpai jej dał na Golibordę 5 złotych. Z takim nosem to by mogła jako pies policyjny robić, a nie wywiad XD. Pozdrawiam, chat 3. Ja pierdolę. Panowie, zgadza się? Nie mogę. Tak. No. Jarek? Bądź? Tak. Ty, kto to ten Jarek? Przed tobą ostatnie pytanie pierwszego etapu. Czy uważasz, że zasługujesz na lepsze? Wiem, że Wesemil, ale kto to jest? Tak. Cześć! Co ona powiedziała? Czy uważasz, że zasługujesz na lepszego męża? Tak. Deduwa! Deduwa dla ta tego Jarka. Odpowiedź to... prawda. O, ma nerwy. To nie jest zbyt szczęśliwa prawda dla ciebie. No, to jest, mówię, to jest jej punkt widzenia, tak? Ja pierdzie. Nie zwedymy. Czyli ty masz zupełnie inny. Już kiedyś powiedziałem na ten temat, jeżeli chce, może poszukać szczęścia. Jeżeli tak źle. No ale coś w tym jest, skoro Janna stwierdziła, nie skłamała, bo sprawdziliśmy to. To jest tak, że jak dasz palec, będzie chciała rękę, dasz rękę, będzie chciała wszystko. I tak jest w przypadku Janny? Z każdą kobietą tak jest. Ja pierdzie! Janna, dobra wiadomość jest taka, że było to pytanie szóste, ani razu nie skłamałaś i w tym momencie wygrałaś 5000 zł. Chyba rozwód. A ile są razem? Czy chcesz grać dalej? Tak. Oj, ona chce rozwodu. 5 pytań. To być może będą, to na pewno będą pytania trudniejsze, ale stawka też wyższa, do wygrania 15000 zł. Gramy? Tak. 15 lat? Po ślubie jesteście od 15 lat. 16. Pisałem, ile Spartatix ma lat i wyszło to. Starość, nie radość. 16. Co się zmieniło w tobie w tym czasie? Czy ty się zmieniłeś? Coś jest. Zrobiłam się bardziej zamknięta w sobie. Jak ją mąż ciśnie. Czy uważasz, że tak naprawdę twój mąż nie zna twojej prawdziwej natury? To jest jej zdanie. To jest jej opinia. Ta odpowiedź to... Mąż cię bije tak. Ona to źle rozumie, źle na to patrzy. Ona na to źle patrzy. To są nasze treningi wspólne. Ja... Nie no, jest oro, jest oro. Jaka jest twoja prawdziwa natura? Jestem pogodną, spokojną osobą i chciałabym się czuć bardziej szczęśliwa. Nie czujesz się? No nie do końca. Coś nie tak. Co? No ona ma swój salon i go prowadzi. Ona zaraz wyjdzie, że ona utrzymuje tego chłopa. Jakie jest przeciwieństwo Shona? Ten typ nim jest. Generalnie ci powiem szczerze, nic nowego mi się nie dowiedziałem. Tak, ale przekazy sobie o widzów. Jak on mówi, jak taki alkoholik. Nic nowego mi się nie dowiedziałem. Taki pijany w dupę wujek. Tak, ale przekazy sobie o widzowie o tobie wyrabiają jakieś zdanie. A się to ma. A to jest siostra? Takie samopoczucie kobiet, tak jak ona mówi, to wiesz co, jest 99% kobiet, które takie mają odczucia w stosunku do swoich związków tak dalej. Nieprawda, nie zgodzę się z tobą. A ty jesteś szczęśliwa? Jestem szczęśliwa. Ile z nim? Sobie? 3 lata. I cały czas jest tak, jakby było na początku. Wiesz. I cały czas jest tak, na świat i zaczęły się problemy. Ale dobra, nieważne.
Ale z problemami... Nie gra dalej, nie się bawi. Z problemami walczy się we dwójkę. Ale ty pies matgę, ja pierdzielę. On jakby mógł, to by ją rozszarpał. Pytanie ósme. Czy kiedykolwiek czułeś się w małżeństwie? Tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Karolek, tak, racja. Ona to źle rozumie. Jak trenują, to słabo gardę trzyma. Dlatego ona to źle rozumie. Tak. Częstwie jak w więzieniu. Powiedz, że tak. Tak. Nawet w sumie on ma taki strój. Ja. O, ja pierdziel. Ta odpowiedź to. Prawda. Ole matkę, ja... Próbowałaś... Ja bym nie wracał z nim do domu, na poważnie ci mówię. Wątroba do wymiany. Czekaj, może nie, po tej gdzieś, walce. Chciałeś wyjść, ale bezskutecznie. Rzadko mi się to zdarza. Co? Tak, no, ale ona z domu nie może wychodzić? Jest dosyć smutne. Dzieci, obowiązki. Dzieci, obowiązki, łańcuch. Są różne rzeczy, dla których nie może wyjść z domu, tak? Większość kobiet tak ma. Dzieci, obowiązki dla niektórych są przyjemnością i wielką radością. Tak może być. Może być. Ale tak nie jest. To wszystko zależy od punktu widzenia. Próbujecie to jakoś zmieniać? Próbujesz? Nie, no typ ma. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Boże, oni tak dużo mają problemów zamiecionych pod dywan, że to jest straszne. Aż dziwne, że oni jeszcze się trzymają. Groszy. Typ ma minę typu. W domu lepa i zobaczysz, co to szczęście i kwot. EZXDDDD pozdroczat legendarne 666. Dzięki bardzo, Ferter. Ferterek, dzięki za donajcika. No, ta co prawda, to prawda. Pytanie dziewiąte. Tylko jest zdanie. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się udawać, że śpisz, by uniknąć seksu? Tak. Boże, jaki on jest matgę. On płacze! Ty, on płacze! On płacze! Ta odpowiedź to... Zorientował się w dumę po 15 latach, że nie warto wszystkiego pod dywan zajatać. No sadgę, ale co no? Nazbierał sobie. Nazbierał, widzowie. Prawda. Tak, ale powinna mu wybaczyć, powiem wam coś bardzo ważnego. A pamiętacie, jak papież swojemu potencjalnemu mordercy... Nie mogę. Ja czy chcesz się wycofać z programu? Nie. Pytanie dziesiąte. Czy kiedykolwiek pomyślałaś, że twój mąż cię nie kocha, a jest z tobą dla wygody? Na pewno tak. Po tych, co słyszeliśmy? Tak. Ta odpowiedź to... Prawda. Ona zbiera na wyjazd za granicę? Czy ona ma swój salon? To wy... Prawdopodobnie jest tak, że ona robi... Dziećmi się zajmuje i domem, a on ogląda w dupę kiepskich, Artur, bo to takie chcesz, czasy. Chciałbyś coś powiedzieć? Siedzi kiepskich ogląda. Ja się słucham. Ale jesteś zaskoczony tymi odpowiedziami? Mogłem przypuszczać. Spodziewać się takich odpowiedzi. Na razie nie jestem zaskoczony. O, może tak. Ostatnie pytanie w tym etapie. Egi. Czy chcesz je usłyszeć? Tak. Pytanie 11. Czy kiedykolwiek twój mąż uderzył cię w obecności dzieci? Ja pierdziel. No to przecież to jest odpowiedź. Ty w dupę, durniu. Ty jesteś taki głupi w dupę. No nie mogę. Przecież on na to odpowiedział. On wie o tym?
chłopią leje na chacie, każe jej pracować, zajmować się domem, dziećmi. Potem idzie do programu i tak, no to jej punkt widzenia, że się tak źle czuje. Ostatnio jej przecież nie biłem. Odpowiedzi na to pytanie nie będzie. To pytanie zostało anulowane. Kaiser, widać, że chce powiedzieć. Durniu, ty właśnie na to odpowiedziałeś. Ale mu na słuchawce pewnie powiedzieli: Kaiser, hamuj się, czwarty odcinek, bo nam program zdejmą. Artur nie chce usłyszeć odpowiedzi na to pytanie. Bo zdają odpowiedź. Tego pytania nie... ale w to miejsce... Drugie pytanie, czy kiedykolwiek mąż się uderzył? Nie, będzie ostrzej, żeby podbić stawkę. Czy kiedykolwiek mąż pobił cię do nieprzytomności? Będzie? Ja... Nie, no żartuję, oby tak nie było. Tylko skorzystać z tego urządzenia, w związku z czym po raz drugi nie będzie możliwości powstrzymania odpowiedzi. Pytanie 11. Czy gdyby to była sprawa życia i śmierci, oddałabyś swoją nerkę mężowi? Tak. To jest ten słynny syndrom. Ta odpowiedź. Starią Leona, masz nerkę. Prawda. Ty, ona płacze! A on się cieszy! Spodziewałeś się takiej odpowiedzi, czy... Zrobiłbym to samo. Zrobiłbyś to samo. Tata. Nie obawiałeś się, że odpowiedź może być inna. Zrobiłby to samo, bo już wiesz, że jego nerki i tak długo nie uciągną. Pieprzony w dupę. Odpowiedziałaś na 11 pytań. Zakończyliśmy. Nie, dawaj dalej. No nie, no musi być dalej. Wygrałaś. To ma być rozwód w ostatnim pytaniu. Bo nie wyrobię dłużej. Jak chcesz trochę patologii pooglądać, docie na herbatkę do domu mojego, zapraszam. Jerel z domu. Wariograf, widzę. Wariograf kupimy, przywiozę do ciebie i lecimy. Dziękuję bardzo. Widzę, że kosztowało cię to bardzo dużo. Myślę, że Artura też. Jego to będzie niebieską kartę to kosztowało. W dupę. Głęboko się zastanowiła. Z tym Arturem, czy jak on się nazywa? Odpowiedziała na pytanie. Jarkiem. Czy warto grać dalej? Arkiem w dupę. Tak. A może czas skończyć? Jak on powie, że czas skończyć, to już... Nie. O Jezu. Mogę prosić o chustkę? Tak. Poprosimy o chustkę. Coś zła jesteś? Co? Zła jesteś? Nie. Nie jestem zła. Nie, mnie też stary bije. Daj radę. Okej? Okay? Nie no, żartuję, widzowie. Czy Anna powinna grać dalej? Aniu. Decyzja należy do Joanny. Ja o tym wiem. Dawaj, Tris. Jesteś jej bliską przyjaciółką. Co jej radzisz? Co zrobiłabyś na jej miejscu? No, ciężki odcinek, rzeczywiście. Wiem, po co przyszła tutaj Asia. I wiem, co chce udowodnić swojemu mężowi. Mam nadzieję, że doceni to. I może w końcu będzie wiedział, że ma naprawdę wspaniałą żonę. Co ty pieprzysz, że koni ma... Tak. Co? Jarek? Ja myślę, że również, że powinna grać dalej, jeżeli się czuje na siłach. Jest a kim on jest w ogóle ten typ? Bo zapomniałem. Nie wiem. A myślisz, że czuje się na siłach? Patrząc na nią, chyba w tej chwili tak. Artur? No nie, to no nie pytam. Nie pytam, czy to Wesemir. Nie za dużo? To wszystko kosztuje jest. Ciebie? Joanna? To jest jej decyzja. To jest twoja decyzja. 15 tysięcy, już wygrałaś. 15 tysięcy na twoim koncie, kończymy grę. Albo grasz dalej, trzeci etap, w tym etapie usłyszysz 4 pytania
Te pytania będą jeszcze trudniejsze. Nie ma koła ratunkowego, nie ma tego przycisku bezpieczeństwa. Myślicie, że czy są do dzisiaj dalej? Razem, czy nie, tak, widzowie? Chcę. O, ta dwójka. Ja myślę, że mała szansa. Zaczynamy trzeci etap, w którym usłyszysz cztery pytania. Ale mogli być jeszcze jakiś pytanie... czas po programy. Czekaj, co to jest? Nie patrzę szotów na razie. Czy uważasz, że twoje małżeństwo zrujnowało ci życie? Ja pierdzielę! Tak. Nie no, nie mogą być razem dłużej. Przesada. A to jest jej punkt widzenia. Prawda. Czy chcesz dalej odpowiadać na pytanie? Tak. Pytanie 13. Czy uważasz, że twój mąż cię kocha? Nie. Nie. Ta odpowiedź to... prawda. Ja pierdziel. Boże, jest... co tu się w dupę dzieje? No nie mogę. To jest nieprawda. Aha. A jak jest naprawdę? Jej zdanie przeciwko mojemu zdaniu. Ale możesz powiedzieć z ręką na sercu, że kochasz żonę? Kocham ją. Już niedawno jej to mówiłem. Chyba bić. Jak to się dzieje, że ona o tym nie wie i tego nie czuje i czuje się jak w więzieniu i czuje się niespełniona, no i hajde, czuje się tak, że życie gdzieś się... Splot pewnych wydarzeń w naszym życiu spowodował nasze życie dosyć ciężkie. Nie chodzi o kwestie materialne. Zdarzyło się parę takich rzeczy i chociażby to, gdzie mieszkamy, że mieszkamy poza Warszawą, że jesteśmy sami, nie mamy zewsząd pomocy, musimy sami na siebie liczyć. Dużo obowiązków z dziećmi. Jak wykrzyć w dupę ludzi. Durniu, w dupę. Nie narzekam, że akurat dzieci mamy, no bo kocham naszych synów. Chłop ma problemy pierwszego świata. To on z pałacu wyjechał pewnie do willi na przedwieściach Warszawy i mówi tak, ale ciężko jest, wiesz? Muszę wodę w bojlerze włączyć, żeby ciepło mieć, jak se kąpiel robię dwugodzinną. Wiecie, jak to jest? Żona mi nie włączy, to ją leje wtedy. Nie mogę. No kurde, chłop jest odklejony. Byłyby to idealne. Za dobrze ma w życiu typ. Szczęśliwymi we dwoje. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem żywy. Ty, a co jeżeli on mnie połamie? Nie, on jest już chyba stary. Po Karolek tym programie. Ma 6 złotych. Chłop ma minę, jak ja kiedyś się zgłoszę do odpowiedzi na lekcji i odpowiem źle. No. Gorzej, jak cię wezmą do odpowiedzi, to i tak nic nie umiesz, jak zawsze. Uważasz, że są to przeszkody? Wydaje mi się, że tak. Pytanie 14. Czy twój mąż kiedykolwiek szantażował cię, że jeżeli od niego odejdziesz, pozbawi cię środków do życia? O, ten typ mieszka w Łodzi? Proszę, nie strasz mnie. Kiedykolwiek szantażował cię, że jeżeli od niego... Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Lysk dał na Golibordę 5 złotych. A ten łysy chuj po prawej to kolega kominiarz. Co? Kto? Nie wiem. Czy twój mąż kiedykolwiek szantażował cię, że jeżeli od niego odejdziesz, pozbawi cię środków do życia? Dzięki za donate. Tak. O kurde. Ty to mówił, że może sobie poszukać szczęścia, ale jednak ją szantażował. Żeby została jednak. No i po co go pokazują? Ja nie wiem, kto to w dupę jest. Prawda. Wesemin, w dupę. Coraz gorzej to wygląda. Znów ja. No nie ja. Ale to jest prawda.
To jest prawda? Tak. Dlaczego tak zrobiłeś? Pewien wybieg. Szantaż, żeby nie odeszła? No wiem. Nigdy nie było takiej rozmowy, że odejdzie. Mówi, że to prawda i nagle... A! Trochę inaczej. A! Zrobiłbyś tak naprawdę? Myślę, że nie. Chłop! Nie mogę, no chłop jest mocny. To były słowa? Tak. Może nie dałbym zrobić krzywdy naszym dzieciom. A jej? Krzywdząc ją, skrzywdziłbym też nasze dzieci, także to są tylko słowa. A tego byś nie zrobił? W afekcie wiele rzeczy mówimy, ale nie robimy tego. W afekcie może kogoś za... Ostatnie pytanie w tym etapie. Lepiej nie mówić co. Pytanie 15. Czy buntowałaś kiedykolwiek swoje dzieci przeciwko mężowi? Ja pierdzielę. To już ostre. Pytanie 15. Czy buntowałaś kiedykolwiek swoje dzieci przeciwko mężowi? Nie. Ty, że ona na tym polegnie chyba. To. O ja pierdzielę, nie dowiemy się co więcej. Prawda. To dobra odpowiedź. Wiem. Wiedziałem, że taka będzie. Chociaż... przecież mogłoby być inaczej. Nie. Asia nie zalicza się takich osób, gdzie by nastawiała źle, negatywnie do mnie dzieci. Nie, nie. To nie w jej stylu. Ani w moim. Masz dobrą żonę. Tak mi się wydaje. Joanno, ta odpowiedź dała ci 30 tysięcy złotych. Zapomniałem, że w tym programie się pieniądze zarabia. Czy chcesz grać dalej? Tak. 30 tysięcy to sporo pieniędzy. Nie przyszłam tutaj dla pieniędzy. Pamiętaj, że... Nie przyszedł dla pieniędzy. Nie znamy wszystkich swoich reakcji. Pamiętaj, że fałsz, kłamstwo, pomyłka mogą spowodować, że nie dostaniesz nic. Jaka jest twoja decyzja? Gramy. Ty, ona chyba przez przypadek odpadnie. A zatem przechodzimy do... Albo nie wiem. Bez sensu. Trzy pytania. Właśnie to nie powinni tacy uczestnicy odpadać. Pytanie... Czyli tak jedynie robił, że powinni wygrać główną nagrodę. Czy potrafisz wyobrazić sobie życie bez swojego męża? Tak. To łatwe, tak. Tak. Ta odpowiedź to... kłamstwo. Co? Uprzedzałem. Przykro. Co? Czasami jest tak, że działa mechanizm... Ty to ona ma ten syndrom, tak? Naprawdę? Siebie. Nie dopuszczamy prawdy. Obiektywnej prawdy. I być może tak właśnie zdarzyło się w tym przypadku. Artur. On się cieszy, myśli, że wygrał. Że ona żyć bez niego nie może. Ale przecież to kłam... Nie, dobra. Nie wyrobię. Ale to ostatnie pytanie jest smutne, bo nie będzie pieniędzy, ale z drugiej strony jest w nim duży optymizm. Dokładnie. Bo może jest o co walczyć. Zawsze jest. Będziesz zawsze walczył? Jest. Chętnie powalczy z żoną. O to, żeby... Stająco. Jesteś cyniczny? Nie, trochę nie może. A teraz? Żarcik. Nie.
Dobra, znajdźcie ich w necie, czy są razem, szybko. Warto powalczyć. Warto powalczyć. Jak one się nazywało? Janna, dziękuję ci bardzo. Szukamy. Nie, są skąd, wiesz, znasz ich? Czy uprawiając... No nie ma ten, jak gadają po programie? Jest. Nie. Myślę, że nie jesteśmy w stanie czasami powiedzieć komuś prosto w oczy, co myślimy. A możliwość zrobienia tego w inny sposób, na przykład przy świadkach, daje nam więcej odwagi. Ja odbieram to zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że w wielu przypadkach nie ma racji. I źle to odbieram. Ja pierdzielę! Typ jaki... Nie mogę, w dupę. To jest jakiś fanatyk. Jak to nazwać? To było wołanie o pomoc. Ciekawe, jak szybko się rozstali po tym odcinku. Szkoda mi tej kobiety. Najlepszy odcinek? Oby nie, bo jeszcze dużo jest. Bardzo żal mi tej pani. Czy odniósł coś wrażenie, że może ona przez ten program chciała pokazać, że ma złego męża? Nikt nie odniósł! Sami debile to oglądają! Kretynie, w dupę! Ty, chłop myśli, że jest inteligentny, ty mister doktor Manhattan, ty doktor Strange w komentarzach! Nie wytrzymam! Co to jest? Chłopie, siema, odniósł ktoś wrażenie, że ona woła o pomoc? Siema, zauważyliście, że mąż nacisnął guzik, jak było pytanie o przemoc? Nie. No nie wiem. Nie wyrobię. Nie wyrobię. Mam nadzieję, że ona z nim już nie jest. Nie mogę! Współczuję temu mężowi takiej toksycznej żony. A kim ty mówisz? O tym diable siedzącym jako towarzysz? Przy drugiej uczestniczce? O diable! Chodzi o tego typa kominiarza! To jest diabeł! Wiemy kto to! Co tu się w dupę dzieje? Nie mogę w dupę! Chodzi o Disa. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przy...